To była kwestia czasu. I nawet Ferrari stworzyło SUV-a. Nazywa się Puro Sangue i będzie bohaterem kolejnego odcinka LCM. Dlatego pogadajmy o jego napędzie, który w tym przypadku napędza 4 koła, bo to SUV, a system ten pochodzi z modelu GTC4 Lusso, a napęd z tego modelu pochodzi z Ferrari FF i to jest pierwsze Ferrari z napędem na 4 koła. Wcale, że nie. Bo był jeszcze Ferrari model 408 4RM, a to oznacza, że ma 4 litry pojemności, 8 cylindrów oraz napęd na 4 koła nazwany Quattro Ruote Motrici. Zbudowali dwa takie prototypy w latach 80., aby sprawdzić, czy to ma sens, czyli czy jest sens wypuszczać na drogi Ferrari z napędem na 4 koła. Wtedy nie widzieli takiej potrzeby, ale